Ha, jak haftina. Wyroby haftowane, sztandary, chorągwie, szaty liturgiczne, galanteria kościelna, aplikacje, emblematy, dodatki do domu. W zasadzie wszystko, co klient zażyczy sobie wyhaftować, wykona to Piotrkowska Haftina. Dziś jedna z największych na świecie firm zajmujących się haftem komputerowym. Co ważne, to firma rodzinna, ale o jej historii najlepiej opowie Rafał Michalski, jeden z dwóch braci kierujących dziś zakładem. Zaczęło się to wszystko na początku lat 90., kiedy to na jednym z takich zarobkowych wyjazdów emigracyjnych, wtedy bardzo modnych, tata mój wyjechał do Wielkiej Brytanii i tam poznał kolegę, który miał po prostu taki pomysł na biznes, na początku handlowania maszynami szwalniczymi, takimi hafciarskimi. A później pomysł taki, żeby założyć firmę i samemu takie usługi świadczyć. No i jak wrócili z tych wojaży, zarobili jakieś tam pierwsze pieniądze, no to zaczęli to wdrażać. No i na początku pierwsze maszyny gdzieś tam sprzedali, a później zaczęli sami działać. No, czasy były wtedy i łatwe, i niełatwe, więc spółka niestety nie przetrwała próby czasu i po dwóch latach wspólnicy się rozstali, a tata został sam z tym, można powiedzieć, biznesem, bagażem. Tak. No i w 91 roku chyba mamy taką pierwszą datę założenia firmy już pod nazwą Haftina. Dlaczego Haftina? No właśnie. Pierwszy człon nazwy to wiadomo, od haftu, tak? Ale Ina. Ja mam troje rodzeństwa, dwie siostry jeszcze i brata. I najmłodsza siostra ma na imię Ewelina, ale skrótem mówiliśmy do niej Imka. Imka, Ina. No i oczywiście mama któregoś dnia wpadła na pomysł, że najmłodsza siostra Ina, no więc od najmłodszej siostry dodamy drugi człon, Haft Ina, i tak to po prostu zostało, no a później już przylgnęło razem to słowo Haft Ina. To jest bardzo ładna nazwa. No ba. Tak, no teraz już po latach to wiadomo, gdzieś to tam się zakorzeniło w naszych uszach i to już jakby jest normalne, że Haft Ina. Tak. Jak to się stało, że mężczyzna zajmuje się haftem? No ja swoją, jakby to powiedzieć, ścieżkę kariery zawodowej rozpocząłem bardzo szybko, bo po skończeniu szkoły średniej praktycznie zacząłem pracę u rodziców w firmie tym rodzinnym. No to też się trochę wiązało z tym, że tata trochę chorował na serce, no i mama też chciała mieć jakąś taką pomoc, tak? No, a że ja byłem najstarszy, no to po prostu ja jako pierwszy dostał zacząłem... Pan to z rozdzielnika. No, trochę tak. Także no... A nie było takiego buntu, że ja chcę robić coś innego, nie wiem, budować drogi, mosty? No ja wtedy też tak się to życie potoczyło, że szybko założyłem rodzinę i po prostu no, też miałem pewne swoje potrzeby, tak, które no, trzeba było zrealizować. No i stąd szybko podjąłem tą pracę. No i zacząłem realizować się w firmie, tak, w firmie rodziców. 28 lat istnienia na rynku pozwoliło wypracować znaną na całym świecie markę. A jak powstają produkty Haftiny? Zajrzymy teraz do serca zakładu, po którym oprowadzą nas Izabela Woźniak i Waldemar Druszcz. Oto krojownia i szwalnia. Większość wyrobów, które produkujemy, rozpoczynają swój bieg i tutaj też kończą. Krojownia jest pierwszym etapem. Następnie pół wyroby wychodzą na hafciarnię. Na hafciarni, jak sama nazwa wskazuje, haftujemy. One wracają na szwalnię i szwalnia już jest takim ostatecznym etapem produkcyjnym. Już później tylko magazyn i klient. Oczywiście wszystkie etapy są bardzo ważne, ale ten wydaje mi się szczególnie ważny, bo tutaj pani i kroi, widzę, i panie... Tak. I panowie szyją, i prasowanie, tak. Także taki gotowy produkt tutaj wychodzi. Tutaj jest, mówię, początek i koniec każdego naszego wyrobu.
W czynności jest całe multum, to naprawdę są złożone procesy, tym bardziej, że często nasz produkt jest produktem jednostkowym. Robimy produkty na zamówienie specjalne, ale nasza firma też potrafi obsłużyć naprawdę bardzo wielkie imprezy, bardzo wielkie projekty. Na przykład? Na przykład Światowe Dni Młodzieży. To my. Co szybisz? To Haftina. Wszystko, co było używane w czasie Światowych Dni Młodzieży. Wszystkie ornaty, wszystkie alby, wszystkie stuły, wszystkie komplety kielichowe, wszystkie obrusy. To my. I właśnie produkcję ornatu dziś prześledzimy. Wszystko zaczyna się od projektu, który w studiu projektowym przenoszony jest na program komputerowy dla maszyny haftującej. Natomiast sama produkcja zaczyna się na tym stole. Jest to pierwszy etap produkcji ornatów i wszelkiej bielizny kielichowej i tego typu rzeczy. Jest to krojownia. Tutaj rozpoczyna życie każda ze sztuk ornatów, które my produkujemy. Państwo tutaj mają stół, na którym się laguje tkaninę. Później jest nanoszony rysunek i wycinamy to nożem krojczym. Tutaj akurat w tym momencie mamy kilkanaście warstw, bo jest to zamówienie ilościowo większe, ale też bardzo często używa się po prostu zwykłych krawieckich nożyczek do wycinania pojedynczych zamówień. Gotowe wykrojone tkaniny trafiają do hafciarni. Haftowanie to najdłuższy etap produkcji, bo maszyny wykonują setki, a nawet tysiące ścieków. Haftina posiada 40 przeróżnych maszyn haftujących. Jedno- i wieloigłowe, o różnych polach haftu, od najmniejszych aplikacji do sztandarów czy nawet obrazów na ścianę, o polu haftu 140 na 96 cm. Są maszyny niewielkie oraz prawdziwe kolosy o długości 7 m i 60 cm. Jest i taka, która może haftować 24 kolorami. Wszystko zależy od zamówienia klienta. Produkt musi być dostosowany do ilości głowic tak, aby wykorzystać w całości możliwość maszyny. A tutaj ten haft kolorowy, który widzimy, to co to jest? Tutaj widzimy element obrusu na ołtarz. Jest to tak zwany metraż, który używamy do wykańczania właśnie obrusów ołtarzowych. Produkujemy obrusy ołtarzowe też na indywidualne zamówienia. Często na specjalne uroczystości, na obrusach tych na specjalne zamówienia, to są często są jakieś postacie świętych. Albo baranek wielkanocny. Na niektórych materiałach haft nie byłby możliwy bez użycia folii, która przytrzymuje włos w tkaninie. A to już zupełnie inna tkanina i zupełnie inna technika. Haftowanie na takich specjalnych kółeczkach. Cóż to takiego? Tamborki. Coś, co nie zmieniło się od setek lat. Dawniej hafciarze, hafciarki używały tamborków do haftu ręcznego. I te tamborki w zasadzie nie zmieniły się właśnie, jak mówię, od setek lat. Jedyne, co człowiek musiał wymyśleć, to w XIX wieku, jak zamontować taki tamborek do maszyny i uchwyty metalowe, które zostają przyczepione do tych tamborków. To jest jedyna zmiana od lat, od setek lat. Dzieje się to w ten sam sposób. Zdecydowaną przewagą współczesnych czasów i nowoczesnych maszyn haftujących jest możliwość wyhaftowania każdego zaprojektowanego elementu na każdym materiale i w nieograniczonych ilościach. Do wyboru jest też cała paleta barw nici, różnych rodzajów, grubości i kolorów. Haftina ma ich ponad 100. Co ciekawe, kolor nici zmienia się niczym moda. Zieleń, której odcień był modny 15 lat temu, dziś jest już przeżytkiem. Zastąpił ją zupełnie inny odcień zieleni. W miarę stałe barwy nici występują w produkcjach galanterii kościelnej. Tutaj prym wiedzie kolor złoty. W czasie haftu zdarza się, że maszyna się zatrzymuje. Czy to koniec pracy? Nie.
zerwała się nitka. Monitor pokazuje, że to numer 11. Tam też zapaliła się czerwona dioda. Po nawleczeniu nitki maszyna kontynuuje haft tam, gdzie go przerwała. Tutaj haftuje się bielizna na naczynia liturgiczne, a na innej hafciarce jelonek, dziecięca aplikacja do naszycia na odzież. I jeszcze oczko. Proszę bardzo. Tymczasem na innej maszynie haftuje się nasz ornat. Maszyna musi wykonać kilka tysięcy ściegów, więc haftowanie jednego ornatu trwa czasami nawet 8 godzin. Po wyhaftowaniu materiał trafia do szwalni. Jest tutaj następny etap przygotowania produkcji do szycia. Nazywa się to upinanie. Tak jak dawniej krawcy fastrygowali, panie też w ten sam sposób przygotowują ornaty do szycia. I wiele innych elementów jest tutaj na tych stołach przygotowywane po to, żeby panie szyjące miały ułatwione zadanie i no i żeby po prostu ten wyrób był najwyższej jakości. Trzeba to zrobić ręcznie, nie ma możliwości, żeby to nie zrobił człowiek, tylko jakaś maszyna. Po upięciu znów pod igłę. Tym razem będzie to maszyna do szycia. Czyli nasz ornat po fastrygowaniu trafia na maszynę. Tak zwany upinaniu trafia na maszynę i tutaj jest ostatecznie łączony, zszywany, wszystkie elementy są zszywane w całość, no i w zasadzie na tym to polega, chociaż wygląda na prostą czynność, to jednak nie jest do końca taką prostą czynnością. Są to dosyć grube elementy, sztywne, więc no panie mają dosyć trudne zadanie, ale radzą sobie z tym bardzo dobrze. Ile tutaj jest maszyn? 20 różnego typu maszyn szyjących. Te są takie do szycia wszystkiego, czyli tych maleńkich zamówień i tych ornatów i sztandarów? Tak. Większość z tych maszyn są to maszyny uniwersalne, na których można szyć od najmniejszych zamówień po sztandary, chorągwie, baldachimy, czyli już takie najcięższe. Mamy kilka maszyn specjalistycznych, które są dedykowane pod specjalne zamówienia, ale to są pojedyncze, jedna, dwie maszyny, które robią tylko jedną operację. Większość są to maszyny uniwersalne. Kiedy już ornat jest uszyty, wszystko zafastrygowane, zszyte i prawie gotowe, to jeszcze trzeba go uprasować, żeby ładnie wyglądał, tak? Tak. Widzimy tak. Tutaj kolejne stanowisko, to jest prasowanie. To już zaczynamy zbliżać się do wyjścia z naszej firmy, takiego wyrobu. Są to profesjonalne stanowiska prasowalnicze, gdzie prasujemy i ostateczna kontrola jakości też tutaj się odbywa. Tutaj jeszcze panie w czasie prasowania, mając całą sztukę jakby rozłożoną i w każdym miejscu to żelazko musi zaprasować daną sztukę, one też oglądają pod kątem jakości. Często, jeżeli coś jest nie tak, no to stąd wraca jeszcze do ewentualnej poprawy. I to jest, co już mówię, przedostatni etap, później już tylko pakowanie. Gotowe produkty pakowane są w specjalne pudełka haftiny i odstawiane do magazynu. I tak oto kończy się historia dzisiejszej produkcji. Ale magazyn to nie koniec naszej wycieczki. Oprócz produkcji bardzo ważną rolę pełni biuro, gdzie pracują osoby, które przyjmują zamówienia, sprzedają towar i kontaktują się z klientem. I potrafią odpowiedzieć na każde pytanie. Możecie wyhaftować wszystko i na wszystkim? Jeżeli się tylko da, to tak. Najważniejsze, żeby materiał, na którym haftujemy, czy też tkanina, nadawała się pod haft, to wtedy oczywiście możemy. I taki, to już chyba nie wiem, czy kolega wspominał o tym, ale największym haftem, który wykonywaliśmy, to było 1,5 metra na 5 metrów. I to była forma dekoracyjna, bo tak naprawdę usługi haftu wykonujemy w różnych branżach. To jest branża odzieżowa, to jest branża dekoracyjna, to jest branża motoryzacyjna, reklamowa, w zależności oczywiście od potrzeby. Ale to ten haft 5-metrowy, to co to było? Obraz? Forma dekoracyjna, tak, to było...
jakby dekoracja ścienna. Panorama racławicka? Panorama ścienna to była. Panorama ścienna, dekoracja ścienna, był to las, wizerunek lasu, taki przestrzenny obraz, no naprawdę wyszedł bardzo ciekawie, więc takie rzeczy również możemy. Mhm. A najmniejsze elementy to mogą być naprawdę drobne napisy. Minimalny rozmiar haftu to musi być jakieś pół milimetra, żeby móc coś odczytać, zobaczyć, więc to mogą być drobne rzeczy. Aplikacje na przykład. Na przykład aplikacje, to również to jest jakby druga działka, ponieważ jesteśmy producentem aplikacji haftowanych do przyprasowywania, przyczepiania, ozdabiania odzieży na przykład. One są w tym momencie bardzo modne, więc zapraszam też do zapoznania się z naszymi produktami. Co w tej chwili jest takim waszym produktem najbardziej charakterystycznym? Jest to galanteria kościelna, szeroko rozumiana, bo to są szaty liturgiczne, mamy je wyeksponowane tutaj. Jest to bielizna kielichowa, są to baldachimy i obrusy ołtarzowe. Na początku firma liczyła kilka osób, dziś zatrudnia 140 pracowników. A jak minione 28 lat ocenia Rafał Michalski? W większości przypadków to my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nas w życiu czeka, co nas spotka. Tak? Te różne firmy, biznesy najczęściej to mają jakieś takie początki przypadkowe zupełnie, a nie takie planowe, że ktoś powiedzmy kończy szkołę typowo w danym zawodzie i później to kontynuuje, tylko z reguły to się tak... Życie to przypadek. Tak, tak się to toczy, że nas to gdzieś tam po prostu spotyka i w ogóle tego nie planujemy. Także no ja też tego nie planowałem. Skończyłem technikum budowlane. Dopiero później, jak już zacząłem pracę w firmie, to zacząłem się edukować konkretnie w zarządzaniu, tak, żeby później mi było łatwiej. Natomiast też nie myślałem o tym, że wtedy, jako taki 20-letni, tak, że ta firma będzie za chwilę miała 30 lat, prawda? I że będzie tak znana, nie tylko w Polsce. I że w ogóle wtedy firma zaczynała od takich prostych usług dla innych firm. Tam haftowaliśmy dla firm, które szyły jakieś dresy, kurtki i tak dalej. No dzisiaj nasze portfolio produktów to jest zupełnie coś innego, tak? Bo i produkujemy szaty liturgiczne, i produkujemy sztandary haftowane, które są w ponad tam 2000 instytucji w całej Polsce. Także i mamy też taki dział automotive w firmie, no obrusy, które mniej więcej też produkujemy, więc to portfolio produktów jest zupełnie inne niż wtedy, kiedy moi rodzice zaczynali, bo wtedy zaczęło się to od takich prostych usług haftu dla firm. No dzisiaj to jest zupełnie co innego, można powiedzieć. Praktycznie do 40 krajów świata wysyłamy nasze produkty. A proszę powiedzieć, czy są takie rzeczy, wydarzenia, sprawy, które zapadły panu przez te 30 lat w pamięci? No na pewno dla całej naszej rodziny to było takim szokiem to przedwczesne odejście rodziców. No, praktycznie w ciągu 2 lat straciliśmy oboje rodziców nagle. To były jakieś tam choroby serca. No to było takie dla nas dosyć traumatyczne. Natomiast lepiej mówić o pozytywach, więc tych dobrych rzeczy przez te 30 lat też się masę wydarzyło. No. Chociażby ostatnie te lata, też nie wyobrażałem sobie kiedyś tego, że firma będzie z tego znana i aż tak znana, ale no, uszyliśmy szaty liturgiczne na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W zeszłym roku uszyliśmy szaty dla papieża Franciszka i księży na Światowe Dni Rodzin w Irlandii. Także to takie wydarzenia, można powiedzieć, światowe, że to taka firma mała z Piotrkowa, a nie jakieś inne wielkie firmy czy koncerny i na takie wydarzenia sprostała wymaganiom i wykonała te zamówienia. Dziękuję panu bardzo, że mogliśmy dzisiaj obejrzeć firmę Haftina i pokazać ją widzom telewizji Piotrków. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.